Proszę Państwa, może tutaj prezes Margol niedokładnie powiedział, o czym ja będę mówił. Raczej nie będę mówił, jak to zrobić, żeby było dobrze, a skupię się na tym, co zawarte jest w temacie, czyli na temat tradycyjnego budownictwa wiejskiego na Warmii i Mazurach będę mówił. Proszę Państwa, tutaj przedstawiam mapkę naszego regionu. Chciałem powiedzieć, że tak jak tutaj pani doktor wcześniej mówiła, wszyscy, którzy przyjeżdżają na nasz teren, zachwycają się, i to się dzieje od lat, tą właśnie taką prostą architekturą wiejską naszego regionu. I w tym zachwycie dominują takie tezy, że tu jest wszystko pod dachówką, że tu ma wszystko czerwone ściany, że to jest taka architektura właśnie charakterystyczna z tego powodu. I czy województwo było duże, czy województwo było małe, za każdym razem powtarzał się ten sam stereotyp. My, zajmując się ochroną zabytków na tym terenie, zdawaliśmy sobie sprawę, że to jest niezupełnie tak, że ta czerwień dachówki i czerwień ścian wcale nie dominuje. A w każdym razie nie w każdym miejscu tak się dzieje. I w związku z tym podjęliśmy, no już sporo lat temu, pewne działania po to, żeby rozpoznać i sprawdzić, jak to wygląda rzeczywiście. I oczywiście pewne różnice się pokazały. Tutaj, proszę Państwa, pokazuję taki podział na krainy historyczne, a właściwie podział, który rysuje się współcześnie, a oparty jest na krainach historycznych. Zwróćcie Państwo uwagę na takie obszary, które się szczególnie wyodrębniają. Jest to przede wszystkim Warmia, która ma swoją taką bardzo wyraźną specyfikę wynikającą z historii regionu, to znaczy długiej przynależności do Polski, poza tym ciągłości religii katolickiej na tym terenie. Drugim dużym obszarem są Mazury, ale Mazury, one były protestanckie, przypominam, i były we władaniu zakonu krzyżackiego bezpośrednim, a następnie państwa pruskiego, czy to było księstwo, czy królestwo pruskie, w każdym razie były cały czas w Prusach. Już na terenie tych Mazur pojawiają się pewne różnice, to jest region duży, ale zróżnicowany. Wyodrębniliśmy w czasie badań Barcję. Nazwaliśmy ten region w ten sposób, dlatego że współcześnie ta nazwa się przyjęła, ona ma pewne uzasadnienie historyczne, ale w głębokiej historii, natomiast w ostatnich czasach, czyli na początku XX wieku jeszcze nie była tak identyfikowana, jeżeli chodzi o nazwę. Mamy tu również ziemię lubawską i Mazowsze. Ziemia lubawska jest to region również długo związany z Polską, również właśnie taki, na którym odcisnęło swoje piętno religia katolicka, ponieważ on należał zawsze do ziemi chełmińskiej i był bardzo długo związany z Rzeczpospolitą. No i malutki fragmencik Mazowsza, północnego Mazowsza, które oczywiście ma specyfikę charakterystyczną dla Mazowsza. Także widzicie Państwo, w tym wydawałoby się homogenicznym regionie wyodrębniają się różne jednostki, które należało się spodziewać, że będą się trochę różniły. Na początku na tym terenie, mimo że w tej chwili we wsiach dominuje architektura murowana, to te wsie oczywiście były drewniane. Z tym, że proces wymiany drewna na architekturę murowaną następował w sposób niejednolity. W jednych regionach następował szybciej, w innych wolniej.
Tutaj też różne czynniki miały miejsce, jak na, takie na przykład jak po prostu dostępność budulca, materiału jako służącego za budulec. Tam, gdzie była większa lesistość, gdzie było więcej drewna dostępnego, no to oczywiście budowano przede wszystkim z drewna. Tam, gdzie to, tego drewna było mniej, było trudniej dostępne i droższe, no to wcześniej przechodzono na inne materiały, to znaczy na przede wszystkim na cegłę, ale również w pewnych momentach na kamień. Analizując problemy budownictwa wiejskiego, zajęliśmy się tylko problematyką wsi chłopskich, bo tutaj, proszę Państwa, na tym regionie, w tym regionie mamy do czynienia również z wielką własnością ziemską, a nawet latyfundiami. I tutaj te problemy pozostały na boku, ponieważ one by po prostu rozerwały pojemność takiego opracowania. Trzeba je zostawić do osobnych opracowań, osobno potraktować. A tutaj mamy, proszę Państwa, wioski, które były analizowane. Tych typów ruralistycznych wsi wyodrębnia się na tym terenie no, około 10, powiedzmy. Niektóre są bardzo stare lub stare, niektóre są układami ruralistycznymi dosyć młodymi. Najstarsze to są układy owalnicowe, no i oczywiście jednodworcze, bo te osady jednodworcze to są takie osady, właściwie można by nawet powiedzieć prawie, że gospodarstwa samotnicze, które gdzieś tam z otchłani wczesnego średniowiecza jeszcze się wyłaniają. Potem to osadnictwo się coraz bardziej skupiało, a już w czasach, kiedy na te tereny przybyli krzyżacy, organizacja osadnicza już była zupełnie inna i właściwie takie rozproszone osadnictwo przestało istnieć aż, można by powiedzieć, do schyłku XIX wieku, gdzie znowu zaczyna się rozwijać. Tutaj pokażę Państwu te wyodrębnione przez nas typy układów ruralistycznych, ale to po prostu bardzo szybciutko pokażemy. To jest układ owalnicowy, właśnie taki jeden z najbardziej archaicznych, sięgających średniowiecza. Układ wielodrożnicy, który się rozwija z układu owalnicowego bardzo często. Układ widlicy, który powstał przez właśnie rozwój wsi po dwóch stronach najczęściej strumienia. Również dosyć archaiczny układ. Tu mamy układ przysiłkowy. To jest też układ archaiczny, ale charakterystyczny dla pewnych obszarów, gdzie nie było dobrej administracyjnej organizacji osadnictwa i to przede wszystkim występuje na północnym Mazowszu, co ciekawe. Układ ulicówki występuje od schyłku średniowiecza i no, aż do naszych czasów ta ulicówka zdaje się być taką formą najpopularniejszą. Tutaj te ulicówki nasze nie są zbyt duże i zbyt okazałe. Myślę, że w innych częściach Polski są lepsze przykłady ulicówek jako dużych wsi takich łańcuchowych. U nas one są niezbyt duże. No i pojawiają się przykłady zabudowy rozproszonej, zabudowa kolonijna, która się pojawia w końcu XIX wieku na skutek parcelacji części majątków. Zabudowa rzędowa, która również jest wynikiem parcelacji. Tutaj może jest to nie najlepszy przykład takiej rzędówki, ale rzędówki występują również na żuławach i są też takim właśnie bardzo charakterystycznym elementem organizacji osadnictwa. Tak wygląda, proszę Państwa, ta zabudowa jednodworcza, o której mówiłem, z lotu ptaka. Gdzieś we wczesnym średniowieczu mniej więcej pewnie tak wyglądały
wyglądały osady ludzkie, że była jakaś jedna chałupka. Może nie zupełnie tak wyglądała, chociaż ta jest drewniana i pod strzechą, ale one miały mniejsze okna przeważnie, albo wcale okien nie miały. W każdym razie były lokalizowane na takich polanach leśnych. U nas jeszcze takie przykłady się zdarzają, aczkolwiek już rzadko. Tu mamy, proszę Państwa, przykład owalnicy z lotu ptaka. Tak wieś wygląda. I tu mamy przykład właśnie takiej zabudowy rzędowej nad jeziorem, gdzie gospodarstwa są ustawione w pewnej odległości od drogi, w pewnej odległości od siebie, ale jakby w jednej linii. Proszę Państwa, zaczniemy od tego, że pokażę kilka przykładów budownictwa drewnianego. We wszystkich tych regionach, które pokazałem, to budownictwo drewniane występowało powszechnie i właściwie było przez wiele setek lat jedyną formą organizacji budownictwa wiejskiego. Tu mamy przykład ziemi chełmińskiej. Kolejny przykład z terenu Mazur. No to jest też przykład mazurski. Mimo że budynek jest otynkowany, to on jest drewniany. To jest chyba w tej chwili jedna z najstarszych chałup na naszym terenie. Tutaj mamy przykład drewnianego budownictwa z rejonu Żuław i Powiśla. Też bardzo charakterystyczny, z taką właśnie wystawką, o której potem jeszcze będę mówił. No tak wyglądają niektóre chałupki drewniane w wioskach na południu regionu, w południowych Mazurach. A to jest chałupa warmińska, bardziej okazała, ale właśnie też jeszcze drewniana. Tutaj mamy przykład chałupy mazurskiej. Jak widzicie Państwo, to już jest preparat, że tak powiem, czyli obiekt, który nie stoi w swoim naturalnym środowisku, tylko został zrekonstruowany na terenie, no powiedzmy, muzealnym. Ale jest bardzo charakterystyczny, bo tutaj mamy przykład podcienia szczytowego, który był kiedyś dla terenów przede wszystkim mazurskich, ale i na wschodniej Warmii występował ten podcień szczytowy. W tej chwili już go w terenie właściwie prawie nie można zobaczyć. To są pojedyncze egzemplarze, które jeszcze stoją w oryginale, ale na szczęście jakby ta tradycja jest kontynuowana nawet w budownictwie współczesnym, więc jest szansa na przetrwanie przynajmniej samej idei. No i proszę Państwa, kolejne przykłady to jest kombinacja budownictwa murowanego i budownictwa drewnianego, czyli obiekty o konstrukcji szkieletowej. Takie obiekty oczywiście występowały na naszych terenach dosyć powszechnie. To, co tutaj widzimy, to się powszechnie nazywa murem pruskim, ale oczywiście nie jest on charakterystyczny tylko dla Prus. To wypełnienie elementów drewnianej kratownicy innym materiałem mogło być realizowane zarówno z cegły, jak i na przykład z gliny albo z no właśnie tego szachulca, czyli takiej konstrukcji plecionkowej i tylko oblepianej gliną, a sama konstrukcja była zwykle z jakichś szczebelków drewnianych i warkoczy słomianych. Tu, proszę Państwa, kolejny przykład właśnie takiej konstrukcji szkieletowej. Te konstrukcje występują właściwie w tej chwili w całym regionie, ale one przyszły do nas od północnego wschodu, można by powiedzieć, od brzegów morza. Kolejne przykłady. No aż do takich, proszę Państwa, gdzie tutaj już można by powiedzieć, że to nawet nie jest dom, tylko willa. Kolejny rodzaj budownictwa, jakie zaczęło występować dosyć wcześnie, to jest budownictwo kamienne. Z kamienia budowano na początku budynki inwentarskie, a nie budynki mieszkalne, bo kamień jest zimny, więc dopóki było drewno dostępne i można sobie było zrobić ciepły dom, to nikt się nie silił na budowanie domu, który byłby zimny i jeszcze do tego budowało się go trudniej. Więc powstawały budynki inwentarskie.
Tu mamy przykład stodoły, tu mamy przykład użycia kamienia i cegły, a tego rodzaju rozwiązania są bardzo powszechne na naszym terenie, ale oczywiście również na północnym Mazowszu na przykład, gdzie kamień był dostępny, występują tego rodzaju rozwiązania. No kolejny taki przykład, także budowano nie tylko duże obiekty, ale i małe jakieś piwniczki, jakieś właśnie komórki, tak jak tutaj widać z kamieni, ale budowano również z kamieni w pewnym momencie domy. I tu mamy właśnie przykład takiego domu, który został zbudowany z kamienia. To nie jest żadna przeróbka, to nie był obiekt inwentarski. On został zbudowany od razu jako budynek mieszkalny z kamienia. I jak widać cegły również, prawda? Ale podstawowym budulcem jednak jest kamień. No i mamy jeszcze jeden przykład takiego budynku, który już jest budynkiem naprawdę okazałym. To kiedyś była pastorówka, także można by powiedzieć, że nawet taki reprezentacyjny budynek. No ale wracamy teraz do tej naszej architektury drewnianej. Po analizach, które przeprowadziliśmy, okazało się, że są takie typy architektoniczne, które rzeczywiście występują na całym terenie Prus, dawnych Prus, i są charakterystyczne dla całego terenu. I tu mamy przykład takiego obiektu. Drugi typ obiektu, który jest charakterystyczny dla całego terenu Prus, a nawet szerzej, również występuje w, że tak powiem, zachodnich landach Królestwa Pruskiego, czy też Cesarstwa Niemieckiego, czy też Rzeszy, jakby to można było określić, to jest budynek, który u nas jest nazywany Kochówką, no chyba nieprawidłowa ta nazwa jest. To jest, proszę Państwa, budynek, który był budowany na obszarach wiejskich nie tylko dla celów mieszkalnych rolników, ale i robotników rolnych, a także robotników leśnych. Jest dosyć powszechnie, funkcjonuje od okresu po I wojnie światowej do początku lat 30. Tych domków jest sporo, one przeważnie występują w takich małych układzikach urbanistycznych, często samodzielnych, poza normalnym układem ruralistycznym wsi. A podobna architektura wprowadzana jest w tym czasie również na tereny miejskie. I tu mamy, proszę Państwa, trzeci typ, który występuje na całym obszarze, a związany jest ten z kolei z akcją osadniczą, która została podjęta już w okresie hitlerowskim. Czyli to są lata 30., początek lat 40. Tak wyglądały wtedy budynki typowe, bo warto powiedzieć, że te dwa poprzednie typy, które pokazałem, to były budynki typowe. To były budynki, które były realizowane z projektów, które były administracyjnie wykonane, dostępne i budując na podstawie takiego projektu można było dostać kredyt. I to już zaczęło funkcjonować na terenie Prus w końcu XIX wieku. I to jest taki właśnie kolejny przykład, najmłodszy z tej serii, gdzie widzicie Państwo, że to już nie bardzo pasuje do tego regionu. No ale niestety w naszym regionie takich obiektów też trochę stoi. One się też wtopiły. Tym bardziej, że te obiekty też nie były budowane pojedynczo, tylko tworzyły właśnie jakieś takie układy ruralistyczne, które w wielu miejscach przetrwały i stanowią właśnie takie przykłady nie tylko budownictwa, ale również pewnej takiej myśli urbanistycznej tych lat 30. Z charakterystycznych obiektów, proszę Państwa, tutaj mamy no właśnie to, o czym już wspominałem, budownictwo związane z grupami etnicznymi. Będziemy tutaj mieli kilka innych przykładów. To jest budynek,
który my nazywamy powiślańskim, ale można by go też nazwać żuławskim. Tego typu budynki były charakterystyczne dla osadnictwa holenderskiego, które się na naszych terenach pojawia gdzieś w XVI wieku najwcześniej prawdopodobnie. I potem cały czas to osadnictwo holenderskie ze swoim typem zabudowy i całych wsi i poszczególnych gospodarstw funkcjonuje. To jest jeden z takich typów. Chałupa jest drewniana, jak Państwo widzicie, a to, co jest jakby przed nią, ten podcień frontowy, to jest spichlerz, który był tak zbudowany, że był skorelowany z tym budynkiem mieszkalnym, po to, żeby łatwiejszy był do niego dostęp, no a i architektonicznie to ładnie wyglądało, a jeszcze do tego wielkość tego spichlerza, a tym samym ilość słupów, na których był wsparty, wskazywała na zamożność gospodarza, także można się było od razu zorientować, czy się ma do czynienia z takim dużym i zasobnym rolnikiem, czy z takim mniejszym, bo tak, tak, dlatego że ilość słupów przysługiwała na określoną ilość morgów. Tu mamy inny przykład właśnie tego rodzaju rozwiązania ze spichlerzem drewnianym, czyli właśnie tą wystawką podcieniową. To jest z terenu Żuław, a ten poprzedni był z terenu poza Żuławami. To się oczywiście rozwijało, tu macie Państwo właśnie przykład takiej formy rozwojowej też z terenu Żuław. Budynek jest już murowany, ten wielki spichlerz przed nim był drewniany, ale z czasem został zabudowany, jak Państwo widzicie. No i zmieniła mu się funkcja oczywiście, ale tutaj to, o czym Pani doktor mówiła, o tej zmianie funkcji po to, żeby obiekt mógł funkcjonować, to dotyczy nie tylko zabytków, to dotyczy obiektów wszystkich i tu jest taki tego przykład, prawda? No i proszę Państwa, z czasem te obiekty jeszcze bardziej wyewoluowały. Tu jest przykład obiektu już, no powiedzmy, dosyć mocno przerobionego i zmodernizowanego, ale on zachował jeszcze ten swój pierwotny charakter. Jest wystawka i jest nawet ganek, który wysuwa się przed elewację. Na pewno jest to faza rozwojowa. No te oczywiście te drzwi balkonowe w poziomie parteru to już jest współczesna rzecz. Tak, proszę Państwa, wystawki wyglądały tak. One były takim reprezentacyjnym wejściem, poza tym, że spełniały funkcje gospodarcze. Jak Państwo widzicie, podrzeźbione, malowane. Tam wewnątrz, przed drzwiami jeszcze było takie miejsce za balustradką, żeby sobie posiedzieć, porozmawiać, może coś zrobić na zewnątrz. Także jest mało obiektów, które tak wyglądają, ale jeszcze są. Okna były dosyć charakterystyczne, bo one mają nieco inny krój i kształt niż okna na pozostałych terenach. Te są właściwie w wymiarze otworu kwadratowe, prawda? I zupełnie inny podział samego okna jest, ale charakterystyczny właśnie dla tych żuławskich. No i oczywiście takie ganeczki. Tutaj mamy drugi typ tego budownictwa żuławskiego. Wszystko jest pod jednym dachem. Jest zarówno budynek mieszkalny, jak i wszystkie budynki gospodarcze są pod jednym dachem. Czasami on nie jest jeden, tak jak tu widać, ale złączone ze sobą i można, nie wychodząc z budynku, przejść od początku do końca. Taka była idea. One czasami są ustawione, tak jak tu widać, w jednej linii, czasami są załamane pod kątem prostym, czasami w kształcie litery T, ale idea jest taka, żeby można było się poruszać wewnątrz budynku, nie wychodząc na zewnątrz. No i tu mamy drugi przykład tego rodzaju. I przechodzimy do następnego regionu, czyli ziemi lubawskiej. Koniec? Niemożliwe. Dobra, pokażę Państwu jeszcze ziemię lubawską, mimo że mnie tu popędzają, a resztę zobaczycie Państwo sobie w tej książce.
Zupełnie inny typ dachu, proszę Państwa. Zwróćcie uwagę, nawet w budownictwie drewnianym ten sam schemat z budownictwa występuje. On jest charakterystyczny dla ziemi lubawskiej, ale również charakterystyczny jest dla Prus zachodnich, bo to jest też na podstawie pewnego rozwiązania typowego opracowanego już w końcu XIX wieku. No i tu mamy charakterystyczne na ziemi lubawskiej obiekty z okresu międzywojennego, to już jest polska myśl architektoniczna, że tak powiem. Czyli tego rodzaju rozwiązania. No i kapliczka charakterystyczna dla terenów katolickich, czyli również właśnie dla ziemi lubawskiej. No, skoro musimy już skończyć, to trudno. Dziękuję Państwu za uwagę. I polecam książkę. Tak, Jacek jest znakomitym mówcą. Jacek mógłby o tych budynkach opowiadać dwa dni i nawet by się zapytał o kawę, a nie herbatę. W ogóle. Jest pasjonatem. Zachęcam do kontaktów z panem Wysockim też w przerwie. Może macie coś do skonsultowania, do przeglądania, czy nie wiem, na końcu poprosić o autograf w tej książce. Człowiek, historia. A ponieważ ma też wykłady w Warszawie dla studentów,